Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Zajmiemy się teraz nodem, który przycina obrazki. Jego nazwa to crop i znajduje się oczywiście w grupie nodów wykonujących operacje deformujące obraz. Mam tutaj małpkę wyrenderowaną w swojej pełnej okazałości i teraz używając noda z grupy distort o nazwie crop, mogę wykonać przycięcie tej małpki. Jeżeli taki nod włożę tutaj, w tym momencie znika mi dokładnie cały obraz, wszystko robi się czarne. Dzieje się tak dlatego, że te współrzędne, które tutaj mam, czyli lewy, prawy, góra, dół, obcięły mi cały obraz. One działają w taki sposób, że jeżeli włączę na przykład relative, to w tym momencie mam względem szerokości obrazka zakres od 0 do 1, a więc left na przykład przycięty, powiedzmy sobie na 5, czy też góra przycięta na 5, to będzie jedna z części, do połowy, że tak powiem, ponieważ 0,5 to jest akurat połowa. Natomiast jeżeli nie ma tego parametru relative włączonego, to w tym momencie mogę określić w pikselach, ile tak naprawdę chcę przyciąć lub ile zostawić z obrazka. Akurat wyciąłem teraz taki malutki kawałeczek. Dodatkowo, jeżeli pozostawię jeszcze te względne przycięcia, to można je szybko ustawić na właściwe dla obrazka wartości. Jeżeli ustawię wszędzie jeden, to nadal będzie wszystko obcięte, nic nie będę widział. A więc jeżeli zostawię teraz left na 1 i up na 1, będę miał całkowicie elegancko widoczny obrazek, nieprzycięty. I teraz jeżeli left zwiększę, to w tym momencie będę odcinał od lewej strony po takim pasku, po 1/10 obrazka. Na przykład mogę przyciąć go aż dotąd. Tak samo mogę zrobić z prawą stroną, z tym, że teraz prawa znajduje się w pozycji 1, a więc linia cięcia jest gdzieś tutaj, na prawym brzegu obrazu. A więc ten parametr muszę zmniejszyć, aby przesunąć linię cięcia w stronę środka. Mogę odciąć na przykład gdzieś tyle. I tak samo jest z górą i dołem. Jeżeli górę będę przycinał, to w tym momencie od góry, czy też w górę odcinam jeden pasek. I to jest trochę zaskakujące, ponieważ góra w tym momencie ustawiona na 0, to jest coś, co odcina od dołu. Ok? Jeżeli górę ustawię na 1, a down na 0, no to będzie troszeczkę odwrotna sytuacja. Od góry będę odcinał po jednym pasku, a z dołu znowuż po jednym. No i tak zostaje. Tak może zostać ten obrazek i teraz tak. To, co tutaj mam, to jest obrazek przycięty, owszem, ładnie, natomiast render pozostawił swoją własną wielkość. Jeżeli teraz wcisnę ten ostatni checkbox w moim nodzie, który nazywa się crop image size, w tym momencie przycięcie nastąpi do granic obrazka określonych przez moje współrzędne. A więc w ten sposób mogę sobie przyciąć obraz, jeżeli jest za duży, wyciąć z niego, czy też wykadrować niechcianą osobę na przykład, albo coś takiego. No i to jest właśnie to. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.